Ojciec trafi milion, to ci kupi taki rower, że wszystkim chłopakom oczy zbielają. Lekcje odrobiłeś? Nie. Przecież mam wakacje. Ile jest 5 razy 5? 25. Dobra, 7 razy 9? 64. Serdecznie i uprzejmie przepraszam. Czy byłby pan tak dobry i mógłby mnie pan poratować szklaneczką wody? Normalnej, zwykłej wody z kranu. Przynieś panu wody, Kaziu. Jeszcze raz przepraszam za kłopot. No ale widzi pan tak, jak to się mówi. Chodź w dom, Bóg w dom. I pan pozwoli, że się przedstawię. Jan Karol Wieczorkowski. Kamiński. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Oj, dziękuję ci bardzo, moja woda. Wieczorkowski. Kazia. Kazia. Co, boj, co? Pan pozwoli, że rozpocznę chwileczkę. No, ale najważniejsza rzecz to jest uchwycić pierwsze wrażenie. To ja się będę dużo rozgadywał, bo ja jestem fizjonomista, tylko spojrzę na kogoś i od razu wszystko wiem. Przysięgam pana, tylko spojrzałem na pana i od razu sobie pomyślałem, to jest człowiek z sercem. No tak, a pan rozumie moją radość, bo pana w dzisiejszych czasach znaleźć człowieka z sercem, teraz kiedy panuje powszechny brak zaufania, kiedy jeden na drugiego patrzy wilkiem, znaleźć człowieka, który traktuje bliźniego jak siebie samego, to naprawdę jest powód do radości. A jeszcze proszę, kulturalny, ma pan telewizor? No to na pewno pan słyszał o naszej akcji. Jakiej akcji? Ja pan żartuje, pan mi przecież nie powie, że pan nie czyta gazet, że pan nie słucha radia. Romana, nasza akcja, która jest w tej chwili na ustach całej Polski. Co ja mówię, Polski, no, a pan się włączył ONZ, UNESCO, pan nie wyczuwa, prawda? Jest to sprawa w tej chwili światowa. Obok startu rakiety na Księżyc,
Pan będzie oglądał start rakiety na Księżyc? Mam zamiar. A no to świetnie, to razem pooglądam, proszę. Co to ja mówię? Aha, obok startu rakiety na Księżyc planowana jest to druga, co do wielkości, akcja na świecie. Ma akcja zdecydowanej walki z wszelkimi przerwami śmiechu. Pan nie wyczuwa. A propos, czy panu nie jest duszno? Nie. Bo mnie wprost zatyka, jak na pana patrzę. Albo na coś, coś takiego. O, no. To można mieć radość życia, uśmiech na twarzy. Niech pan popatrzy, całą siłą boli, usiłuje się uśmiechnąć. O, nie da rady. No, kąciki ust same opadają mi na dół. Nie wyczuwa. Albo na przykład. No proszę. Chciałby pan mieć takie dziecko? Albo takiego anioła z mniejszymi skrzydłami? Panie Boże, patrzysz na to i nie brzmisz. No, a już to? No nie, przecież można dosłownie pęknąć ze śmiechu. O co właściwie chodzi? Romana, takie rzeczy w dzisiejszych czasach to dobre 100 lat temu w namiocie Zulus, ale nie dzisiaj. Dzisiaj w każdym kulturalnym domu powinny wisieć na ścianach te, no, słoneczniki Van Gogha. Albo na przykład ten, śniadanie u Tiffany'ego. Albo krzyk Muncha, Edwarda. A jeżeli jeszcze do tego puścimy sobie Jana Sebastiana Bacha. I teraz nawet najgorszy melancholik, choleryk, sangwinik, i fajfoglok musi mieć uśmiech na twarzy. O, i tak wspiera w nim chęć do pracy. On lubi pracować. Kto to lubi? Właśnie, właśnie można. Właśnie profesor Gross w swoim wspaniałym ciele przeprowadza paralel pomiędzy chorobą popromienną chorobą postszmirową. Istnieje tylko jedna różnica, że na chorobę popromienną nie ma lekarstwa. Natomiast na chorobę postszmirową jest. Monitwo! Oto niebywały efekt wielowiekowej współpracy i twardej koegzystencji fizyków, psychików, chemików, psychoanalityków, psychopatów, psychologów i psychoartystów. Oto najwyższa sztuka portretowa przy użyciu pastelii angielskiej z wykorzystaniem wywaru z ziół tybetańskich, specjalnie glazurowana powierzchnią aerosolu na wysoki poziom. Absolutnie odporna. Może pan to na przykład ugniatać. O. Tu, z przodu i z tyłu, wszystko jedno gdzie. Może pan na to skakać, może pan na tym klęczeć, może pan to wziąć pod pachę w upalny dzień, nic się nie stanie. Absolutnie, tylko nie wolno panu zrobić jednej rzeczy, nie wolno panu przejść obojętnie obok takiego arcydzieła. Może pan na to wylać, co pan chce. Zupę, kompot, na herbatkę, kawkę, czy nawet alkohol. A propos, ma pan w domu może trochę alkoholu? Mam nalewkę. Ostatecznie. Proszę bardzo. No świetnie, a zatem możemy przystąpić do ćwiczonka empirycznego. No, bardzo parę kropelek i mam tutaj, może śmiało, tak, jeszcze parę kropeleczek, jeszcze, tak, śmiało, parę kropeleczek, dobra. Żeby udowodnić słuszność naszego twierdzenia, wszystko jedno, z jakim płynem mamy do czynienia. Prawda? Czy to płyn tnący, żolący, czy tuchnący, zimny, ciepły, czy gorący, bierzemy parę kropel albo parę litrów i energicznie albo delikatnie, w zależności od temperamentu, skrapiamy naszą dziewczynkę. I teraz możemy mieć garnitur setkę, 200, 300, 5800 może kosztować. Nic się nie przejmujemy, pocieramy śmiało całą powierzchnię obrazu. Pan patrzy na rękaw i co pan widzi? No ale nic pan nie widzi, bo pan widzieć nic nie może. Rękaw jak był, tak jest czysty, a obrazek cały szklisty. No proszę bardzo, niech pan sam sprawdzi, niech pan sobie sam dotknie i się pan nie krępuje, sam pan poczuje. Co za gładkość pan ma. Pan sobie dotknie dziewczynki i sam pan poczuje, prawda? Nic, śladu żadnego ani jednego. No, popatrz malutki na kropienia skutki, bo proszę pana, to jest monidło niezniszczalne. To jest prawdziwa sztuka, to nie sztuka zabić kruka, lecz monidło to jest sztuka, prawda? Tak.
Ale tak mówiąc między nami, to nerweczka? A to powiesz ta małżanka teraz o tej porze? Chyba na targu. Na targu, szkoda, szkoda. No to co? Jak będzie? Przynieś Kasiu drugą szklankę. No to może Anuszowi też zakąseczka się znajdzie? I coś do jedzenia. Widzi pan, żeby mieć takie cudo w domu, taką dziewczynę, która wodzi za panem oczyma jak ten cień, czy to noc, czy to dzień, nie trzeba wielkiego trudu, wielkiego wysiłku. Wystarczy parę prostych czynności, a mianowicie pierwsze primo, brama, odrobinkę dobrych chęci, drugie, jakieś stare zdjęcie i wreszcie trzecie primo, brama, pan, to już zupełna bzdura, to jest tych parę groszy, zwrot kosztów, właśnie pan rozumie, co to są za materiały. To wszystko jest na importowanych import-export, pan, a Made in England na każdej farbie jest napisane. O, dziękuję bardzo, świetnie za kąseczkę. Ej, Kasiu, zmyślny chłopak. Jaki śliczny, niech pan popatrzy. Niech pan patrzy, panie, na ten profil, jak malowany, wykapany tatuś. Pan trzeba być naprawdę bez serca, żeby takiemu dziecku nie zrobić maliwa. Ja pana bardzo przepraszam, ja nie chcę panu nic imputować, ani pani sugerować, ale mnie się wydaje, że to jest monidło wykapane. Dla chłopczyka jedno monidełko i dla państwa byśmy zrobili takie duo. Duo monidło, na przykład... ślubny portret pana? Nie. Jakoś tak nie złożyło. No widzi pan, jak się świetnie składa. No to zrobimy. Duo ślubne. Duo ślubne monidło. No. Git. No to jak to mówią. Gdy ci chłopie życie zbrzydło, strzel se trochę pod monidło. Kajują? Nie. Tak. Nawet nie wiem, co to za chłopacz. Szkoda, no dobre zdjęcie to jest, to. To co to, państwo macie jeszcze córeczkę? Nie. Aha, to też synek, co? Dziewczynka. To ja, to. Dziewczynka włodarczyka. To jest włodarczyk z żoną. Witam państwa i zapraszam. Co, włodarczyk to jest z pana żoną? Pan to jest? Ze swoją żoną. A kobieta to jest żona włodarczyka. A, włodarczykowe, tak? Tak. Nie wiem, tak. To wszyscy tak. Myślą, że to nie włodarczykowa, a to jest włodarczykowa. A to co? Drzwi. Drzwi. Do mówienia. Myślę, że się pytam o tych ludzi tutaj, co to jest? No to są rodzice. Czworo? To jest ojciec, matka moja, a to jest matka i ojciec żony. Czy żona miała rodzice? Ja miałem rodzice. Nie, że to ojciec, czy to dziecko jest? Pokaż. Faktycznie. To się pomyliłem. No, widocznie. O, dobre. Tam. Tylko tutaj, tata, oczywiście musielibyśmy te furażerki, to wszystko, to pana z wojska, tak? Ojciec jest, to jest z roku 34. To z pierwszej wojny w każdym razie. Szkoda, ten mniejszy, to mały to ojciec, tak? Nie, ojciec ten drugi. Się pan wyrodził? Czemu? Jakbyś to kawał chłopa jest. Kim z kury? To teraz. Tu. Potem to mniejszy się zrobił. O, zaraz. Jakbyśmy i z tego to mydło zdjęli. Świetne, to pan nad morzem, tak? Goli się pan tutaj nad morzem. A... To nie ja, tylko szwagier Wacek. To nie nad morzem, tylko w górę. Gdzie panu powie? Gdzieś tu góra? Tu jest góra, a tu jest dół. O, tu jest ten. A? Który ten? Nie. Ten? Nie, nie. O, ten. Ten? Tyle. Co mi pan opowiada? Co ja panu zrobię tyłem? Co ja pan z tyłu za monidło mogę zrobić, panie? Całe pudło pana tutaj zdjęć, żeby nie mieć jednego zdjęcia porządnego. Żony, siebie. No, Kazio bez zdjęcia nawet. No co, nie? Czekaj, Kaziu. Ty masz legitymację z fotografią. Pokaż pan. No to, no świetne, no bardzo dobrze. Idealny będzie
Młody książę, z tego się... Nie, 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 chłopcze, nie, nie, nie. To już jest materiał do monidełka, z tego się zrobi... Przestań, Kaziusiu, ci nie przeszkadzaj. To co, co? Ja tu znalazłem taką fotografię, ale ja wiem, czy ona się nada. Cudowny panie, kochany, idealnie się nada, świetne. Ale to z pogrzebu. No to idealnie bym pana, co tam, pan i żona jak żywa tutaj na pewno. To jest babka. Aha, to znaczy, babka, matka, żony, to znaczy się moja teściowa. A, to ta, co umarła, tak? No tak. Mi szczęścia. Tak, a to? To jest ciotka Rębiszewska. A, ta. A ten tutaj taki... Ten? No. Ten to jest mąż siostry mojej żony. Znaczy się szwagier żony, no tak. To trochę mój, nie? Aha. Mąż Adeli, bo to jest Adela. Żona pana, tak? Żona szwagra. Aha, a pana? To jest moja żona. To jest żona pana, tak. A to jest żony mąż. Się pana jest. Żony, no, ten przecież pan, no, ta, no cudownie, pana, no to czy, w takim razie mamy zdjęcie, artysta będzie musiał tylko to jeszcze wykomponować tutaj te komponenty wertykalne, horyzontalne, w to inkrustujemy parę emblematów uroczystości, o którą nam chodzi, a? Aha, najważniejsze, musimy się zastanowić teraz, pan się musi zdecydować, jaki wybierzemy rodzaj materiału i fason garnitury, w którym pan będzie na ślubie wstępował. No. W porządku. Aha, tak. Oczywiście, no, naturalnie musimy panu zaraz tak przekrzywimy twarz. Tak, żeby. No, to oczywiście tu, w tę stronę, żeby pan tu na żonę patrzył, tak? No i to będzie. No idealnie, bo pana będzie monidełką. Cudo, proszę pana. Wszyscy sąsiedzi, co? Co tak? Pewnie, oczywiście. Gdzież byśmy takiego ślicznego chłopaka zostawili bez monidełka? O tak, no to co? Prawda? Najważniejsze rzeczy mamy omówione. Tak, to ja sobie zaraz, żeby tego nie zgubić, to sobie schowam. To teraz parę takich drobnych formalności, prawda? Widzi pan, tu mam taki kwestionariusz, dowód wpłaty, wypłaty, to wszystko jest drukowane, ale to u nas nie takie rzeczy, prawda? To są pieczęteczki, odpowiednie podpisy, pan tu widział, zamówienie, wszystko jest wydrukowane. Tak. Tu sobie kaleczkę zaraz sobie to odłożę. Zaraz pana godność ja. Kamiński. Kamiński, tak, tak. Kamiński, Józef. Przepraszam bardzo. No ja mam z tą pamięcią Władysław. Tak, to pan mi wpłaci tutaj należność za dwa monikła. To ile? Ile będzie? Drobia, proszę pana, to są grosze zupełnie. No tak, teraz mi pan tylko jeszcze podpisze. O, proszę, tu jest podpis profesora Rossa, tu jest mój, a pan tu w środeczku. O, tu. O. Tak, pan wyraźnie imię. I nazwisko Pałamiński, tak, dziękuję bardzo, długopisik mój, pana rachuneczek, proszę, a dla mnie pieniążki będą. Ile ja panu jeszcze płacić? No tak jak tam pan ma napisano, że pan, ja powinienem wziąć 1200, no ale już jak dla pana, no to już, no, niech stracę ten 1000 złotych po prostu. Jest to, wie pan, poniżej, zupełnie poniżej kosztów własnych jeszcze. Wziąłem, co prawda, dzisiaj wypłatę, ale nie wiem, ile by tam zostało. No, to zaraz zobaczymy. To jest 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 920. 920. Wiesz pan, że nie mam więcej, a z Boga kocham. No, już nie będzie, panie, to jest życie. Ja też jestem artystą. To nie chodzi o te tam magistraty, tam te szkoły. Ja też mam 2 lata szkoły, prawda? No trudno, no musiałem przerwać, no tak się. Tak się złożyło. 2 lata szkoły aktorskiej przerwałem, ale ćwiczę. Ćwiczę bez przerwy. Dykcja na przykład. Codziennie sobie ćwiczę tak. Albo odwrotnie można. Albo. Zaraz przychodzę. Zaraz przychodzi. Kurczę, na niedzielę kupiłam i musiałam zostawić tam. Bardzo się cieszę.
Pieczarkowski. Kolega z wojska czy z roboty? Nie, Karol. Rozpoczynamy bezpośrednio ze startu statku kosmicznego Apollo. To znaczy, z wojska to mi pokazywał pan Kaziu, pan Władziu. Ojciec był taki tęższy, prawda, potem smalał, a ja to ćwiczę stale. Na przykład takie te rzeczy, pani rozumie, muszę ćwiczyć stale, pani. Pan nie rozumie, pani ma telewizor, prawda? Wydarzeń sprzed 3 mniej więcej godzin. Obrazy zarejestrowane na taśmie magnetycznej, a ukazujące nam 3 kosmitów. No bo właśnie pani czytała zapewne w radiu, że nasza akcja, która zatacza coraz szersze, o, na przykład ta rakieta to jest jedna rzecz na świecie, a druga rzecz to jest nasza akcja właśnie, która kręgi zataczają coraz szersze, jak to ONZ i UNESCO się... Masz pieniądze? Zainteresowało. A co, nie oddałem ci? Gdzie masz pieniądze? To... Panie Paciu? Pa. Ja nie będę już przeszkadzał więcej. Tak jak mówiliśmy. Niech pan odda pieniądze. Jakie pieniądze? Co zabrał pan mojemu mężowi? Nie, no przecież pani żartuje chyba. Panie Władziu, czy ja panu coś zabierałem? Przecież, proszę pani, to są rzeczy dobre w namiocie z Lusa 100 lat temu, a nie w kulturalnym domu, gdzie na ścianach jest, proszę pani, krzyk, gdzie jest śniadanie. To jest akcja renomowanej firmy, proszę pani. To jest wszystko. To nie są pani pieniądze przede wszystkim, proszę pani, tak? W tej chwili już, a nie moje, proszę pani. Pana Władzia też nie są pieniądze, bo pan Władzia ma kwit na to. Jaki? Profesora Grossa, podpis tam. Panie Władzie. Jaki kwit? Panie Władzie, żona się pyta, niech pan, żonie wyciągnie. No pan pokaże żonie i pani tam wszystko. Bo zawołam milicję. Proszę pani, pani raczej żartować. No, coś to głupie pieniądze, ja pani mogę w każdej, proszę. No. W każdej chwili pani mogę oddać. Tyle hałasu, no, głupie, bardzo proszę. 100 zł pani mogę dać, 200. Ja, pan Władziu dał mi 920 zł, ani grosza więcej nie miał. Chciałem 1200, 200 opuściłem, pan Władziu, no nie wiem, pan chyba przepił to 80 zł, panie Władziu. Żona czeka, żona się denerwuje, pan gdzieś tam pije, prawda, i potem żona ma pretensje. Ja myślałem, że pan jest człowiekiem kulturalnym, a przecież pan powinien być głową rodziny, a nie tą. No. Czekaj pan. Bardzo pana przepraszam. 15 lat z nią jestem i sam się sobie dziwię. Jak się czegoś uczepi, to... Panie, chodź. Nie trzeba się denerwować, dziwić. O, gdzie pan, dziewczynka? Nie denerwuje się, nie dziwi. Chłopiec też. Dla pana. No. Energicznie. Zebrać. Teraz będziesz to żar przez 2 tygodnie. Thank you.
symulator słoneczny. Żegna na cichy wiatr. Sierpniowy. Pachnie nam jeszcze lato. Raz glasty. Czytaj, synku, czytaj. Ja nie czytam, bo nie mam nerw do czytania. Matka nie mówiła, kiedy wróci? Nie. Co ją gryzło? Dwa tygodnie się do mnie nie odzywa. A nie zostawiła w domu czegoś do jedzenia? Jak tato jest głodny, mama powiedziała, jak tato jest głodny, to niech tato zabije tą kurę, co mama kiedyś przyniosła. A gdzie jest ta kura? W łazience. Czego się tu gapisz? Przez okno patrz. To oczami mruga. Ej, nie zabiję. Jestem za obrzydliwy. Lepiej damy jej co zjeść. Ona taka chuda. Szumi nam jeszcze chłodny dąbrowy. Jeszcze słońce. Tak wymarzą. No to co? Nie? No to nie. Sprzątnij, Kaziu, zeszyty. Koszulkę załóż.
Dzień dobry. Dzień dobry. Co to takie piękne kwiaty wyrzucacie? Tu dla męża mam coś. Dzień dobry, panie Kamiński. Dzień dobry. Dla pana. Jakiś liczny. To Kaziu. Ręczna robota. Patrz, pan nie puszcza. Chyba to ma niedługo. Przecież Adela. A jak to? To nie pani? A taka podobna. Bo to siostra. Jakby pani powiedział, kto słowo daje. Głowę dał, że to żona. Podobnie jak wielka kropla wody. I jaka ładna.